Witam Was serdecznie. Witam moich cudownych gości, Halinę Chmielarz, Wojciecha Sikorę, aktorów zawodowych, teatralnych, filmowych. Dzisiaj zaprosiłam właśnie Wojtka i Halinę, żeby porozmawiać o scenach intymnych, o tym, jak się pracuje przy takich scenach, jakie są, w jaki sposób można sobie pomóc, jakie są trudności. Chcielibyśmy się podzielić z Wami tymi doświadczeniami i również, mam nadzieję, na koniec dać pewną poradę. Mam nadzieję, że się zgodzicie poradzić coś osobom, które nas oglądają, dlatego że temat jest tak naprawdę dość nowy. I delikatny. I wywołujący dużo emocji, jak zawsze. Dokładnie. Dopiero niedawno pojawił się taki zawód jak koordynator scen intymnych. W Polsce jeszcze nie mamy wielu takich koordynatorów, dopiero zaczynają oni wchodzić do branży. Natomiast trend idący z USA, z Wielkiej Brytanii dochodzi i do nas. Niekiedy też funkcję koordynatora przejmuje reżyser, to znaczy nie do końca ją przejmuje, ale rozmawia z aktorami na temat tych trudnych przecież scen intymnych, a niekiedy sami aktorzy muszą ze sobą się porozumieć, może nie muszą, ale warto jest jednak, jeśli taka rozmowa ma miejsce. Jak, gdybyście mogli powiedzieć, jakie są Wasze doświadczenia, czy właśnie zazwyczaj sobie radziliście sami w takich sytuacjach, czy omawiał z Wami te kwestie reżyser? Tak naprawdę trochę spoileruję, bo przecież myśmy mieli sesję wspólną odnośnie właśnie Waszej sceny intymnej, czyli ja wtedy występowałam w funkcji osoby coachującej Was, do przygotowującej do wejścia w scenę, natomiast na planie filmowej z Wami nie byłam. Także jakby te układy mogą być różne i chciałam się Was zapytać właśnie po pierwsze, jakie są Wasze doświadczenia dotychczasowe, jeśli chodzi o to, w jaki sposób mogliście się wesprzeć przy tego typu scenach i jakie było, jakie są Wasze doświadczenia z tego typu pracy? Chcesz zacząć? Zaczynaj. Ja mogę zaczynać. Dobrze, myślę, że jest to kwestia bardzo, bardzo indywidualna, jak zresztą mieliśmy szansę nawet rozmawiać kilka razy już telefonicznie. I zawsze na przykład mi jest łatwiej opowiadać. Wiadomo, że jest to w pewien sposób subiektywne, bo jest to mój przypadek, w moich okolicznościach, to co ja sobie cenię w takiej współpracy czy podczas kręcenia takich scen, na pewno jest duży komfort, kiedy o tej sytuacji sobie szeroko opowiemy. I teraz niezależnie, czy jest koordynator takich scen, czy jest osoba odpowiedzialna za tego typu sceny, ja muszę się przyznać, że tego doświadczenia powiedzmy w cięższych scenach mam sporo, natomiast nie spotkałem się jeszcze z osobą, która jest za to specjalnie odpowiedzialna. Myślę, że w ogóle świadomość zmierza w tym kierunku, że w szkole teatralnej pewnie ktoś zwraca na to uwagę, ale zawsze warto sobie pomóc, dbając o samego siebie, poprzez rozmowę, poprzez kontakt z osobą, z którą będziemy grać daną scenę. Dla mnie ważnym też jest czynnikiem to, że reżyser wychodzi do nas z taką inicjatywą i w ogóle omówimy sobie taką scenę. To jest dla mnie jakaś w ogóle podstawa tego, żeby ruszyć dalej i taką scenę stworzyć. Tak. To i dotychczas jakby tak się zdarzało, tak? Czy zdarzało się tak, że właśnie miałeś ten kontakt z reżyserem? Takie było Twoje doświadczenie, tak? Że reżyser był chętny, żeby z Tobą omówić tę scenę i później też miałeś ten dialog ze swoimi partnerkami scenicznymi i mieliście przestrzeń też na to, tak? Ja miałem kilka różnych przypadków, bo zdarzyło się też tak, że podczas którejś produkcji, to już teraz nie jest istotne, czy to jest serialowa, czy reklamowa, miałem okazję zagrać z partnerką, która była całkowicie niedoświadczona i zauważyłem bardzo szybko, czy wyczułem między nami dużą dysproporcję w takiej w ogóle świadomości i jakby aktorskiej, ale też takiej świadomości jakby przekraczania pewnej granicy. Scena była powiedzmy dosyć intymna, w łóżku, pod prześcieradłem, obok nas był operator i widziałem, że jakby partnerka moja jest dosyć mocno przerażona, więc
ja poczułem taką odpowiedzialność, żeby spróbować tę sytuację, jak to często sobie używam, wziąć jakby na miękko. Mhm. Czyli porozmawialiśmy o tym, zapytałem, w czym będzie się czuła komfortowo lub mniej komfortowo. I oczywiście rozmawialiśmy o tym z reżyserem, ale specyfika tej krótkiej produkcji była taka, że nie ma trochę czasu na jakąś psychologię czy spotykanie się przed. To absolutnie było wykluczone, więc wiem, żeby nie narażać kogoś na pewien dyskomfort tej sceny, po prostu rozłożyliśmy ją trochę na czynniki pierwsze, żeby uzyskać z tej sceny to, co chcemy uzyskać. Wiedziałem, że akurat w tej produkcji mogę liczyć na reżysera i na jego podpowiedzi, ale wielokrotnie może zdarzyć się tak, że tego komfortu może zabraknąć z powodu braku czasu, produkcji albo nie wiem, zamknięcia drugiej osoby na to, że druga osoba na przykład nie potrzebuje tego przegadywać, bo na przykład widzi tę scenę tak, no i wtedy też się trzeba do tej sytuacji ustawić. No, mówię, jest to bardzo indywidualna sprawa w zależności w jakiej sytuacji produkcji się znajdziemy, tak? Tak. Dzięki, Wojtku. Może Halina, opowiedz jak to... No ja chyba jestem twoim przeciwieństwem, Wojtek, bo ja nie lubię tego rodzaju scen, nie mam w nich lekkości, wiem to o sobie, nie jest to mój jakiś ulubiony sposób realizowania tego zawodu, a tym bardziej, że te moje doświadczenia, one bardzo często były bardzo niedobre. Mm-hmm. To znaczy z mojego doświadczenia, no niestety wynika, że u nas troszkę brakuje tej wiedzy, kultury i tego podejścia profesjonalnego do tych jakże trudnych dla wszystkich scen, bo i operatorzy, i cała ekipa bardzo często, jedyne z czym się spotkałam tak bardziej generalnie, to, że czasem reżyser dba o to, żeby w trakcie nagrywania takiej sceny na planie była minimalna, niezbędna ilość osób koniecznych do tego, żeby nagrać tę scenę. Ale to właściwie jest chyba jedyny praktykowany taki jakiś ogólny wariant. Natomiast bardzo często jest, z mojego doświadczenia było tak, że bardzo często było tak, że reżyser mówił bardzo ogólnie o tym, poradźcie sobie, dogadajcie się i nie było do tego przestrzeni, a to już o tym, że nie ma często w ogóle na to czasu, już na planie, no to jest na bank pewne, że ja z mojego doświadczenia wiem, że moim skillsem, nie wiem jak, znaczy moją umiejętnością aktorską jest również to, że ja muszę sama zdobyć w sobie te umiejętności, wiedzę i te narzędzia, żeby wiedzieć, że ja w najtrudniejszej sytuacji sama będę mogła sobie poradzić. Czyli muszę mieć tę asertywność i osobistą moją, aktorki Haliny, moją w ogóle jako człowieka najpierw, a potem na tej bazie mieć doświadczenie, właśnie asertywność aktorską. I to mi naprawdę zajęło 30 lat, słuchajcie, naprawdę, jak ja zaczynałam 30 lat temu pracę w tym zawodzie, to w ogóle nic nie było na ten temat, w ogóle nic i to się naprawdę delikatnie i bardzo powoli teraz zmienia. I stąd też, z tego mojego, powiedzmy, takiego niekomfortowego doświadczenia wyniknęła ta sytuacja, że ja zainicjowałam to nasze spotkanie przed sceną u fantastycznego polskiego reżysera, ale znałam go, wiedziałam, że on pracuje bardzo szybko, że też na planie na pewno na to nie będzie czasu. I zapytałam go o to i on fantastycznie, z entuzjazmem zgodził się, co jest naprawdę wielkim ukłonem w stronę aktora, bo powiedział, jeżeli ty jako aktorka będziesz się czuła pewnie i bezpiecznie na planie z tym, jeżeli ty tego potrzebujesz, że będzie spotkanie coachingowe z tą sceną, a to nie była wielka scena jakaś główna, ale znacząca, ale była to trudna scena, bo była bardzo brutalna, bardzo intensywna i bardzo krótka, więc myśmy też jako aktorzy nie mieli już na planie w założeniu scenariusza czasu na żadną rozbiegówkę, na żadne dostrajanie się, na żadne myślenie, na żadne wchodzenie
komfortowe w scenę. Myśmy musieli być gotowi na raz, dwa, trzy akcja i masz być w najbardziej brutalnym, emocjonalnym jakby topie gry aktorskiej w tej scenie, więc... Mamy takie chyba dwa różne przykłady, mi się wydaje, bo wiadomo, że ja powiedziałam o pewnego rodzaju komforcie, ale też muszę się przyznać, ja mam dużą pewność w takich scenach, ale bardzo też jest istotne to, co mówi Halina, że nauczyła się, czy wyrobiła w sobie pewien mechanizm, który trwał te 30 lat i miał niestety znamiona też takich, powiedzmy, nieudanych przeżyć, takich, które mogą z nami coś zrobić niefajnego, więc jakby uczysz się w trakcie tego, a zupełnie uważam inaczej się wchodzi do sceny, jeżeli masz otwartość z dwóch stron, tak jak my podczas tej sceny, reżysera, który dał na to przyzwolenie, no akurat w naszym przypadku reżyser jest bardzo zapracowany, więc nie musiał uczestniczyć w tej scenie, ale co innego jest wejść na plan, jakby znając siebie, znając ten dotyk drugiego partnera, te spojrzenia, kiedy spotkaliśmy się na takich kilka godzin, powiedzmy przed ujęciem, na kilka dni przed, sama rozmowa o tym, jak ja to widzę, jakim ktoś jest człowiekiem, nawet w takiej rozmowie podczas kawy bardzo dużo wychodzi, na co możemy sobie pozwolić, a gdzie pojawi się też takie bardzo fajne aktorskie flow, które nas gdzieś zaniesie. Wiadomo, że scenariusz jest pewną ramą i określa scenę w konkretny sposób, natomiast no, jest też taka doza takiej spontaniczności, która myślę, że w filmie czy w aktorstwie jest bardzo mile widziana. No, ale wypośrodkowanie dwóch tych jednak aspektów... Ja jeszcze chciałam coś dodać, że ja naprawdę w tej scenie miałam ogromne szczęście, że spotkałam Ciebie, Wojtek, bo ta klasa profesjonalizmu, która nas jakby zaskoczyła w takim najbardziej pozytywnym sensie, bo bardzo często jest tak, że gra się z osobami, powiedzmy, nieprofesjonalnymi. Jest coraz więcej amatorów w tym zawodzie i naprawdę nigdy nie wiesz, kogo spotkasz na planie jako swojego partnera. Oczywiście. A tutaj była tak fantastyczna sytuacja, że ja spotkałam profesjonalnego aktora, który dodatkowo jest fantastycznym człowiekiem, ciepłym, współpracującym, otwartym na drugą osobę. No tak, bo to, wiesz, to jak to wyglądało, to dla mnie to zaowocowało tym, że my się też po prostu... On mnie jakby tą swoją bezpiecznym, tym i ludzkim, i profesjonalnym profesjonalizmem, ty mnie naprawdę po prostu otworzyłeś do tego mojego profesjonalizmu, że ja się nie musiałam zastanawiać, czy on pomimo naszych umów nie przekroczy tych granic, na które się umówiliśmy. A też tak bywa, tak, prawda? Że to ja tylko chcę jeszcze powiedzieć, że to tworzy więź zwykłą, międzyludzką. U nas to, ja mogę powiedzieć, że się zaprzyjaźniliśmy, co jest fantastyczne. Z młodym, fantastycznym kolegą. Natomiast chodzi już o ten efekt na planie, prawda? Że tam na planie naprawdę nie było czasu na nic. Myśmy byli dużo wcześniej gotowi. Mieliśmy w korytarzu trochę czasu, żeby już nie być prywatnie, a już być w postaci, już być w scenie, bo ten reżyser tak szybko pracuje, że już jeszcze kręci inną scenę, a my już jesteśmy jakby w rolach, w scenach. I naprawdę to zaowocowało dla mnie tym, że ja byłam totalnie gotowa już na tym korytarzu, ponieważ ta nasza więź, to bezpieczeństwo, współpraca i to, że my razem jesteśmy w tej sytuacji, bo ta próba to sprawiła, że myśmy się połączyli też fizycznie, zapachem, z tą znajomością tych ciał, że tam już po prostu było, dla mnie to było, pomimo tego, że na zewnątrz było akcja, szybko, to, ja miałam tę bańkę aktorską swoją bezpieczeństwa i to sprawiło, że my rzeczywiście robiliśmy dwa duble chyba, czy trzy, bo po prostu była akcja i koniec. I to było po prostu w nas już gotowe i zrobione. No ja mam takie jedno zdanie, które jakby to jakoś podsumuje, że w sumie, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że mamy dwie
gotowe do tego osoby, które mają pewnego rodzaju otwartość, to zaczynamy z zupełnie innego poziomu. Tak, tak. Jakby, że jest na to zgoda, to zostało podjęte, omówione i wiemy, gdzie wystartujemy, bo też nie wiemy, gdzie nas zaprowadzi scena. Mało tego, w naszym przypadku zostało to też jakby przepróbowane, czyli już zrobiony poziom, od którego my startujemy, no też poziom energetyczny, prawda? Właśnie, może ja chciałam tylko, słuchajcie, bo bardzo fajnie się Was słucha i to jest ogromnie ciekawe. Jedynie co chciałam tak jakby troszeczkę podsumować, w jaki sposób właśnie, jakie kroki po kolei mieliśmy na naszym spotkaniu, bo myślę, że nawet jeżeli będzie sytuacja, z którą nasi widzowie, aktorzy mogą się spotkać, że nawet nie będzie tej osoby trzeciej, która ich wesprze, to mogą z tego doświadczenia naszego wspólnego coś wynieść i coś skorzystać. Dlatego chciałam tak, bo pięknie opowiedzieliście o tym, jak to się przyniosło na waszą konkretną scenę, na pracę już potem na planie. Tylko jeszcze chciałabym ze swojej strony powiedzieć tak trochę krok po kroku, co to jest to co, nie? Co myśmy zrobili. Co to jest ta sesja coachingowa? Co to jest ta sesja? Znaczy, no nie tyle sesja, ale bo to może być sesja coachingowa, ale też może tak jak mówię, dwoje aktorów po prostu porozmawiać ze sobą i umówić się, jeśli nie będą mieli tej osoby z zewnątrz wspierającej, to myślę, że pewne kroki mogą nawet podjąć właśnie sami, żeby stworzyć sobie. Ja myślę, że muszą podjąć sami, bo to jest też taka, to jest przede wszystkim dbanie o samego siebie, ale też rozwój. Ja z jednej strony się bardzo cieszę, że taka sytuacja mnie spotkała i my wcześniej, to możemy chyba o tym powiedzieć, nie mieliśmy tego w założeniu, że ja oczywiście scenariusz kilka razy przeczytałem, on był przerabiany, zmieniany i jakby te próby stolikowe dosyć długo trwały. Natomiast w momencie, kiedy Halina do mnie zadzwoniła z taką propozycją, ja się natychmiast na nią zgodziłem, bo dla mnie jakby poszerza to moją świadomość, poszerza to moją jakąś przestrzeń, że ja znajdę się kolejny raz, prędzej czy później w takiej sytuacji i ona nie musi być tak intensywna, tak jak powiedziałaś, może nie drastyczna, ale tak mocna, tak dynamiczna. Odpowiadając trochę tutaj na Twoje pytanie i na potrzebę, każdy ma swoje różne granice, dlatego trzeba zaznaczyć, co dla nas znaczy w ogóle samo pojęcie scena intymna, bo dla kogoś scena intymna może być tym, że ktoś podejdzie, położy nam rękę na ramieniu i na przykład wiemy, że to ma prowadzić do jakiegoś pocałunku i na przykład druga osoba może być już tym na jakiś sposób sparaliżowana, skrępowana. Nie wiadomo, jakie ma swoje przejścia, lepsze, gorsze, tak jak ja czy Halina, ale zawsze uważam, że ważna jest ta rozmowa przed. Tak. Załóżmy taki gorszy przypadek, że na przykład nie mamy tej opieki coacha, czy reżyser wytłumaczył to jakoś dosyć zdawkowo czy pobieżnie i nie podjął jakby takiej szerokiej dyskusji, bo z różnych powodów. Nie ma na to czasu, nie ma przestrzeni, nie ma budżetu w ogóle. My, każdy ma pełne prawo do tego, żeby zapytać tego partnera, jak on się z tą sceną ma, jak on o niej myślał. I znowu, w zależności jaka to jest scena, czy to jest scena jakaś jakiegoś bardzo bliskiego pocałunku, czy może delikatna, intymna, może to jest po prostu tylko na małych jakichś dotknięciach, muśnięciach. Najgorsze uważam jest nie mówienie o tym, nie rozmawianie i takie trwanie w tym, że jestem przestraszony, idę na ten plan, ale wiem, że wszyscy będą ode mnie chcieli i tego wymagali. Czegoś, a nie wiadomo czego właśnie, jak to ma wyglądać. Tak. Czyli pierwsza jest ta rozmowa, nie? Myślę, że to jest najważniejsze, bo... Żeby wyjść w ogóle z tą... Nie bać się. Nie bać się. W ogóle się nie bać zareagować, że powiedzieć otwarcie do reżysera, czy kogoś, kto jakby zawiaduje planem, czy możemy porozmawiać o tej scenie, chociaż nie wiem, ktoś może nas potraktować bardzo szybko i z góry, że wiesz, nie ma na to czasu, to będzie tak i tak, nieważne. To jest ta osobista asertywność, że ja mogę przyznać się do tego, że nie mam komfortu w takich scenach. Albo nie brałaś udziału w takich scenach. Albo nie mam dużego doświadczenia, albo nie lubię tych scen, albo miałam złe, po prostu wziąć na siebie swoją własną, swój własny moment z tym i po prostu zareagować. Się do tego otwarcie, nawet przyznać to nie jest dobre słowo, tylko po prostu zakomunikować, powiedzieć normalnie, poinformować zainteresowanych, w jakim ty miejscu jesteś, jaki masz do tego stosunek i czego potrzebujesz w związku z tym. Tak, czyli trzeba o sobie to wiedzieć i umieć to powiedzieć.
Czyli tak, samo każdy z aktorów dobrze jest, żeby miał właśnie wiedzę na temat swoich granic. Co jest dla niego komfortowe, co jest dla niego czy dla niej niekomfortowe. Znał siebie i umiał to zakomunikować. Mhm. Drugi krok, no bo jak wiemy, oczywiście to z dnia na dzień z tą osobą czy z inną może się zmieniać, tak? Bo jeden dzień mamy taki, że bardziej jesteśmy otwarci, jasne, inny, że mniej. Ale jednak wiemy mniej więcej, jakby mamy taką znajomość własnego instrumentu aktorskiego. Tak, od czego zaczniemy. Od czego zaczynamy, tak? Potem jest ta komunikacja z reżyserem, ewentualnie zgłoszenie zapotrzebowania na koordynatora scen intymnych lub też na coaching. Ale jeśli nie ma takiej możliwości, to jest rozmowa między dwójką aktorów, którzy grają w scenie, wyjście z tą rozmową lub przystanie na tą rozmowę. Tutaj w pewnym, może czasami przełamanie troszeczkę swojego dyskomfortu, żeby tak jak tutaj Wojtek i Halina opowiadali, żeby nie być w tej sytuacji, gdy mamy dwie osoby, które są tak naprawdę przestraszone i nie mówią o tym, bo to jest temat niewygodny. Dla reżysera też może być niewygodny, dla operatora też. Ja powiem może kilka, bo głupio, bo nie wypada, bo się boję, bo to jest znany aktor. Jest bardzo wiele aspektów, które będą wpływać na tę scenę, ale zawsze, niezależnie od tego, bo wydaje mi się też, że bardzo często może być tak, że jeżeli jakiś główny aktor, który powiedzmy jest bardzo zapracowany, jeździ czasem z planu na plan, godzi to jeszcze z jakimś swoim życiem prywatnym, może na przykład, a dostaje powiedzmy nie do końca doświadczoną osobę, albo dopiero zaczynającą swoją drogę aktorską, która jest w szkole, albo zaraz po szkole, tak, może nie mieć po prostu na to czasu, może się na to nie zgodzić i dlatego ta osoba zostanie jakby wrzucona w tę scenę, więc ideałem by było oczywiście tak, że przechodzimy krok po kroku te wszystkie etapy. I to jest jakiś ideał, gdzie możemy o tym porozmawiać, możemy ten temat podnieść. Czyli możemy... umawiamy się na jakąś choreografię, na prawda? Tak zwaną. No, czekajcie, bo ja bym chciała jeszcze wrócić, dobra? Że bo pierwsze to jest tak, znamy siebie. Drugie, wychodzimy albo do reżysera, albo prosimy o coaching. Jak nie ma takiej możliwości, rozmawiamy z aktorem. Czyli tak naprawdę już między dwójką, jak patrzymy na dwójkę osób, to mamy po pierwsze rozmowę o swoich, o tym, z czym... Mówisz teraz o skontaktowaniu się jakby z partnerem, tak, którym będziemy grali. Tak. Oczywiście. Tak jakbyśmy to też mieli na sesji, że zaczęliśmy od rozmowy, nie? Następnie było jakby, jak już ustaliliśmy na przykład, że czy jest Wam komfortowo patrzeć na siebie, czy jest Wam komfortowo dotykać swoich dłoni, to tak szliśmy sobie... Potem przeszliśmy do ciała troszkę, żeby ciała się poznały. Ale ja Cię zatrzymał, bo to powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Tak, nawet nam ta rozmowa, powiedzmy, szła od początku bardzo dobrze. Była pewnego rodzaju otwartość, była bardzo fajna energia, takie pozytywne nastawienie i wiemy i czujemy oboje, że startujemy z takiego trochę wyższego poziomu. Ale dla też takiego wyciszenia, skupienia bardzo warto, ważne, jeżeli jest na to przestrzeń, czas, spotkać się dla samego siebie wcześniej, tak jak my to zrobiliśmy, i wykonać naprawdę kilka prostych ćwiczeń, typu chodzimy po sali, albo jakimś pokoju, pomieszczeniu, patrzymy sobie w oczy, możemy przystanąć, możemy przez 30 sekund usiąść i popatrzeć się na swojego partnera, żeby po prostu się z tą sytuacją oswoić. Tak. Wiadomo, że może być też skrajny przypadek tego, czyli nie mamy czasu, mamy zamkniętego partnera, może nie do końca higienicznie też jakby przygotowanego. To jest bardzo ważne. Naprawdę. I chodzi o to, że tych aspektów takiej sceny może być bardzo, bardzo wiele, ale zawsze takim clue, jeżeli już mamy to zebrać w jakąś soczewkę i to będzie powiedzmy w przyspieszonym jakimś tempie, ja uważam, że zawsze najlepsze jest jednak jakaś rozmowa i chęć skomunikowania się z osobą, z którą będziemy grać. Bo możemy nie mieć tych wszystkich etapów, czyli jakby komfortu wcześniej, spotkania się, tej sesji, która mi dała bardzo dużo, bo na planie, jak żeśmy tylko weszli, to złapaliśmy się za rękę, od razu mieliśmy to porozumienie i jakby wiemy, co zrobiliśmy tam, co się tam wydarzyło, wiem, na co mogę sobie pozwolić. Czekamy gotowi na uwagi reżysera tylko, czy tę scenę podkręcić, czy jest źle dla montażu. Ja pamiętam, że nam poszła ona bardzo dobrze, z tego względu, że jakby były bardziej to techniczne uwagi do ekipy, do operatora i tak dalej. I to jest kolejny aspekt, wiadomo, no ale zawsze tym pierwszym i najważniejszym punktem jest po prostu rozmowa i zakomunikowanie. Absolutnie. Chciałam coś powiedzieć, może to jest też level taki profesjonalny, ale dla mnie bardzo ważny, że my też komunikując się możemy powiedzieć, czy korzystamy z jakiejś metody aktorskiej, bo po prostu metoda aktorska, tak zwana personalizacja sceny, też mi jako aktorce bardzo
pomaga odnaleźć się w tej sytuacji w takim aspekcie, że ja używam czy metody Meissnera, czy metody Iwany Czabak do tego, żeby spersonalizować tę scenę, czyli zmodyfikować mnie jako aktorkę, osobę, umieć zmodyfikować, czy jakby elastycznie dostosować się do tego, czego wymaga ode mnie postać. Mm-hmm. I wtedy to już jest, jak, tak jak mówię, trochę bardziej profesjonalny poziom. No właśnie mówisz takiego levelu, że taki, się już komfortowo czujesz. Że ja się komfortowo czuję, bo ja mogę do tego, o czym mówiliśmy, bo to były takie kroki jakby indywidualne, personalne na razie, prawda? Tak. Między poznanie się dwojga ludzi, aktorów. Tak. A tu jeszcze dochodzi taki moment, że ja mogę, jeżeli oczywiście, ale jeżeli na to nie ma czasu, to tym bardziej ta metoda aktorska mnie chroni, ponieważ ja potrafię zastosować konkretną technikę do tego, żeby jakby nie wejść w tak skomplikowaną i trudną scenę jakby na żywca mną samą. Mhm. Czyli mówisz o postaci też, tak? Że mówię o postaci, bo bardzo często jest to, że ja coś muszę zagrać, tak jak w tej scenie, gdzie to była, nie wiem, w scenariuszu było napisane szybka, brutalna, hardkorowa, tam... To są jakby określenia tej sceny. Akt seksualny. I teraz ja jako ja, powiedzmy, w skrócie mówiąc, nie mam zbyt wielu doświadczeń w takim rodzaju miłości, prawda? Więc ja nie mogę za bardzo użyć siebie do tego, bo dla mnie miłość i akt seksualny, dla mnie osobiście, personalnie, może być czymś zupełnie innym. Absolutnie. A ja muszę tu po prostu odnaleźć w sobie dla postaci inną energetykę, inną dynamikę, ale muszę skorzystać z siebie, a żeby to zrobić bezpiecznie, na tym poziomie profesjonalizmu mogę użyć metody aktorskiej. Tak. Bo to są jakby dwie różne, słuchajcie, dwa różne bardzo duże i bardzo fascynujące tematy. Takie jedna to jest kanały. Jakby ta technika, jeżeli chodzi jakby praca przy scenach intymnych, co możemy, w jaki sposób właśnie możemy o siebie zadbać, o co możemy zadbać jako aktorzy, Ale powiedzmy, że ten pierwszy komfort jest zabezpieczony i mamy bazę do tego, że możemy wyruszyć dalej. Dokładnie. Bo ja byłem też w kilku scenach, nawet krótkometrażowych, gdzie mamy napisaną scenę, ale wielokrotnie reżyser podczas tego dubla, mówiąc tak trochę kolokwialnie, no puszczał tę scenę, gdzie ona nas zaprowadzi. To było po prostu spotkanie dwójki osób w łóżku, gdzie zaczynamy się namiętnie całować i nie mamy jasno określonych do którego momentu. Oczywiście nie ma się to przerodzić już w taką bliskość 1:1, bo nie chcemy, że tak powiem, zmienić gatunku filmowego, o tym rozmawiamy. Natomiast jeżeli uważam, ten pierwsza rozmowa została podjęta, przerobiona i z tej świadomości, czy naszego bezpieczeństwa wynika, że możemy to zrobić, to zupełnie inaczej się pracuje, bo wtedy możemy jakby ugryźć te rzeczy, o których wspomina Halina, tak? Jeżeli, bo ja z inną partnerką miałem też w tym filmie, o którym rozmawiamy, takie sceny, które były dosyć przedmiotowo załatwiane, mówię jako scena, że ten akt nie był bardzo mocno intymny, tylko był załatwiony dosyć mechanicznie. I z koleżanką, którą też się poznałem na planie, podszedłem do niej chyba 3 czy 4 ujęcia przed tym i zapytałem, słuchaj, tak, i ona bardzo krótko to wyjaśniła, złapała mnie za rękę, porozmawiała, powiedziała, słuchaj, jesteśmy w tym razem, ja wiem, o co chodzi, usiedliśmy i to było 5 minut rozmowy i jakby ja wiedziałem, że tam jest taka zgoda, że jesteśmy na planie wspólnie, i to jest tak, razem, pewnego rodzaju konwencja. Tak. I to jest sytuacja dla mnie bardzo komfortowa, ale musiałem ileś sytuacji przerobić tych niefajnych, takich, w których sam po prostu się bałem tej sceny, bo byłem studentem pół roku po szkole albo kilka miesięcy i akurat metodyka tej szkoły teatralnej na pewno się zmienia, jest ta świadomość większa, tak jak mówisz, przychodzi do nas ze Stanów czy z Wielkiej Brytanii już taki trend czy kult tego, żeby ktoś o te sceny zadbał i to jest, uważam, coś piekielnie ważnego, bo młodzi ludzie, którzy wychodzą, nie wiemy, czy są coś jakoś pokiereszowani, czy nie, dlaczego wybrali szkołę teatralną, mogą mieć po prostu różne doświadczenia, ale ja na przykład w szkole nie miałem takiego doświadczenia. Pozytywnego, tak? Znaczy, nas się tego nie uczy w szkołach. Takiej, przynajmniej tak było do tej pory. Jedyne co miałem, to podczas zajęć z wiersza miałem taką scenę, gdzie się na koniec pocałowaliśmy z koleżanką i to był dla nas po prostu też stres. I jak wychodzę
Pamiętam, wyszedłem ze szkoły teatralnej, nikt mnie nigdy nie zapytał, nawet już nie chodzi o sceny intymne, czy ja to potrafię. Czy ja potrafię stanąć przed kamerą. Że aktor jest gotowy, aktor potrafi. Jesteś na planie, jesteś wybrany po castingu. Gdzie tego się nauczyć, tak, nie? Tak. A co dopiero mówiąc o takiej intensywności sceny, tak intymnej i tak mocnej. Dlatego zawsze będę naprawdę namawiał do rozmowy i do podjęcia dyskusji na ten temat, o czym będzie w ogóle ta scena. Tak. Albo żeby zapewnić sobie ten komfort i nie pójść przestraszonym i spiętym, bo wtedy i straci ta osoba, która gra, i partner, i produkcja, w której gramy, i ta scena. Tak. Nie liczyć na to, że jakoś to będzie. Tak, nie, prawda? O, super powiedziane. Że ktoś o to zadba. Tak. A my często, aktorzy, jesteśmy tak niepewni też tej swojej właśnie osobowości, czy talentu, czy tam nie wiadomo czego. Co jest zupełnie osobnym jakby aspektem, ale jest bardzo ważne w tym zawodzie. Właśnie uświadomienie sobie tego, jeśli ja mam taką wątpliwość, i też mówienie o tym w taki sposób. Komunikacja. Właśnie, że mogę o tym powiedzieć. Że mogę o tym powiedzieć. Mam prawo to powiedzieć. Że właśnie, tak jak już teraz, bo straciłam wątek chyba, ale że się niekomfortowo z tym czuję, czy nie mam wielu doświadczeń, że w szkole nikt tego nas nie uczy, że tamto, ale na pewno pewne jest po tych moich doświadczeniach, że ja sama muszę, jeżeli nie mogę liczyć na to, że ktoś za mnie to zrobi, jeżeli tak się stanie, to jest cudowne, komfortowe, ale wspaniałe, ale ja idąc na plan, bardzo często nie mam pojęcia, co tam, kogo ja tam spotkam. Często jaka nie będzie atmosfera? Ludzi. Jaka będzie atmosfera? Może ekipa jest zmęczona, może jest po nocy. A często jest spóźniona, bo jesteśmy w niedoczasie i wtedy to się niestety odbije na nas, dlatego tym bardziej po prostu to komunikować. Już zadbać o siebie samego. I ostatnia rzecz, że a propos, bo tu cały czas mówimy o rozmowie, a dla mnie też takim niezbywalnym aspektem tej rozmowy, dla zapewnienia tego komfortu, zawsze ja będę zmierzała do konkretów, czyli nawet jeżeli nie ma czasu na próbę, umówmy się, co będziemy robić, czyli te granice, że ja się umawiam, dobra, najpierw tu się pocałujemy, ty mnie dotkniesz, ja ci odpowiem, po prostu tak jak w tańcu ustawia się choreografię, schemat sceny, choreografię. Wiadomo, że często możemy jeden do jeden nie móc ustawić, ale nawet o tym porozmawiać, że wiem, że ty masz takie granice i dla ciebie to może być komfortowe. Tak, czyli zobacz, żeby mieć konkretne, nawet jeżeli nie ma czasu na próbę i przepróbowanie tego, ale żeby mieć plan sceny idąc zgodę na plan, tak? Bo ja zgodę na omówione granice. Tak, cały, bo słuchajcie, już tak fizyczne. Tak, fizyczne, bo właśnie tak, mam taką ogromną chęć, jakby to słowo tutaj, ten z angielskiego, ten consent, że to jest za zgodą, nie? To wszystko się dzieje za zgodą. Musi być jawne i za zgodą. Czyli tak, musimy z tym, znaczy musimy, no nikt nas nie zmusi, ale warto komunikować. Jakby nawet jeśli jest to poza naszą strefą komfortu, zakomunikować po pierwsze swoje granice, zapotrzebowanie też ewentualnie na wsparcie, chęć rozmowy i odnalezienia się z partnerką, z partnerem, że jesteśmy, strzelamy do jednej bramki tak naprawdę, że nie jesteśmy naprzeciw siebie, tylko jesteśmy razem, może razem jesteśmy spięci, a może ty czujesz się komfortowo, a ja spięta. Tak, ale co innego, jeżeli powiemy, bo to jest, nawet czytałem książkę Michała Czerneckiego, chyba dwukrotnie, bo bardzo go cenię, bardzo go lubię. On też ma bardzo fajny tutorial taki aktorski na jednym z portali i kiedy z nim się wdałem w taką dyskusję, on mi też powiedział, i to było napisane w książce, że on dostał informację na castingu, że był jakiś agresywny. Aha. No i jakby wynika to z tego, że to generalnie jest sytuacja stresowa. Walczysz z innymi aktorami, próbujesz być jakiś lepszy, myślisz o sobie. W najlepszej swojej formie, prawda? Ale co innego jest rozłożyć trochę to na czynniki pierwsze i powiedzieć, bo ja miałem takie doświadczenie z dziewczyną, tak jak już wcześniej wspomniałem, która była pierwszy raz i mówię, słuchaj, ta scena jest delikatna, ona jest ciężka dla mnie i dla ciebie też jest delikatna, ale zupełnie inaczej ta dziewczyna do tego podeszła, jeżeli już o tym wiedziała, że ktoś powiedział, dobra, ja nie muszę się tak bać, jakby zrobimy tę scenę, jak nie za pierwszym razem, to za drugim albo za trzecim. Ale to nie jest głupie naprawdę powiedzieć, że ktoś ma jakąś obawę. Tak.
To jest bardzo ważne, żeby to zakomunikować. Tak. Czyli ta komunikacja, słuchajcie, to jest takie, oczywiście tutaj nie jesteśmy w stanie w ciągu tak krótkiej rozmowy przekazać całej wiedzy. To jest oczywiście wiedza. Też nie ma złotego środka nie na takie sceny. Tak, chcemy jakby zasygnalizować, słuchajcie, to, co jest tak kluczowe, nie? Czyli to, co mówimy, ta wyjście z tą komunikacją, skomunikowanie się, ustalenie tych granic i zgoda, jeżeli my wiemy, to co powiedziałeś, że my z koleżanką na planie w filmie. To było w transporcie, jak jechaliśmy na przykład na konkretny projekt. Tak. I ja się zapytałem, czym się zajmuje, gdzie mieszka. Dowiedziałem się już trochę o niej informacji, jakby to już nam pomogło już jakoś do siebie podejść jakoś, z jakąś otwartością. Oswoić ale się, też powiedziałeś, że właśnie do czego się odnoszę, do tego jak mówiłeś Wojtku, że to był taki moment, że mieliście 5 minut i poczułeś, że ona ci daje tę zgodę, bo to było w ramach jej po prostu granic, w ramach jej komfortu i ty wtedy w scenie i ona z tobą mieliście po prostu ten komfort, bo sobie daliście to tak, daliście sobie to zgodę, tak, dla mnie to jest okej. Tak, wiemy, że scena jest taka, ale jesteśmy w postaciach i potrafimy w jakiś jest sposób jakaś konwencja. Się, jest to jakaś konwencja. Tak, umowność, nie? Ale tak, też na... no ja z racji swojego doświadczenia ja tak często mam, że jakby odczuwam dużą odpowiedzialność za partnera, za projekt, więc jak usłyszałem, że dziewczyna jest pierwszy raz na planie, mamy zagrać taką scenę zbliżenia, nieważne jakiego, akurat on to było leżące w łóżku i tak dalej, więc już powiedzmy jest to jakiś tam krok dalej, to nie jest tylko dotykanie się czy muskanie, no to poczułem odpowiedzialność, żeby trochę ją przez to przeprowadzić, ale przeprowadzałem ją bardzo delikatnie, nie starając się czegoś przekroczyć. Tak. Jeżeli nie dostają od uwagi reżysera, że słuchaj Wojtek, wiesz, bo to jest trochę za mało, albo to jest jakieś sztywne, czy no nie widzę między wami chemii. Nie, w tych małych etiudach, tych małych zbliżeniach naprawdę uzyskaliśmy bardzo fajny efekt. To jest takie niewdzięczne trochę słowo, ale tak, że to o co nam chodziło, to się po prostu, że tak powiem, zadziało. Tak. Więc no mówię, jest wiele aspektów i okoliczności, w jakich się znajdziemy, absolutnie. Ale rozmowa, świadomość i rozmowa. To dokładnie. Jest bardzo i też ważne. Jakby takie, ja myślę, że wiecie co, jest ważne też to, żeby pomyśleć sobie, ty jesteś jakby drugim, zobaczyć człowieka w tym aktorze, wiecie, bo jest postać, aktor, człowiek. Być może obydwoje jesteśmy w tej chwili spięci, a może ty czujesz się bardziej wyluzowany, a może ja dzisiaj mogę ci to zaoferować. Nie? Jakby tak po ludzku do tego podejść, nie? Bo to też jakby o ludzkiej bardzo materii, delikatnej przecież sceny intymne, no sama nazwa nam tutaj mówi, nie? Ja myślę, że są takie przykłady, gdzie nawet wpisalibyśmy w internet, czy znamy gdzieś z jakichś plotek, czy takiej poczty pantoflowej, gdzie ktoś ma bardzo niefajne odczucia, bo przyszedł na plan, było bardzo szybko, mało czasu, ekipa była spóźniona, albo nie było takiej przestrzeni na to. I ta scena oczywiście, ona została wykonana, została nagrana. Pytanie, jakie są odczucia poszczególnych osób, które, że tak powiem, były w tej scenie. Osobiste konsekwencje. Tak, wiadomo, że nie będzie idealnie, że ktoś przyszedł, zaproponował nam pewien komfort, rozmowę, coaching, wcześniej spotkanie, może tak nie być. Ale to, co możemy zrobić sami, to w miarę możliwości podjąć ten temat i go nie unikać. Po prostu mówię, to nie jest głupie, jak ktoś ma obawy, ktoś ma jakiś lęk albo niewiedzę. Tak. Nie udajemy, że nie ma słonia w pokoju, jak to się mówi potocznie. Tak. Słuchajcie, a gdybyście mieli podzielić się z waszego doświadczenia jedną taką... jakby, nie wiem, czy to nazwać radą, czy wskazówką, czy po prostu czymś, co byście się coś, co byście mogli się... Gdybyście zechcieli się podzielić jakąś wskazówką, jakąś właśnie radą... Żeby to wszystko na bazie zebrać doświadczenia, i podsumować. Jedną rzecz, jedną każdy z was od siebie do osób, które jakby są w temacie, grają też, szukają takiego, jakby są zaciekawieni takim wsparciem. Co by było tym, co dla was jest, gdybyście tylko jedną rzecz mieli powiedzieć, to co by ja to było? Ja to spróbuję podsumować w jakimś jednym, może dłuższym zdaniu, ale niezależnie od okoliczności, możliwości, które mamy na planie, nie wolno milczeć i udawać, że tej sytuacji nie ma. Odnośnie w kontekście produkcji, historii, krótszej, dłuższej, zawsze starać się nawiązać kontakt z drugą osobą, porozmawiać z nią, wiedząc, jakie same mamy granice. Czy one są na tyle, jestem otwarty na taką pracę lub nie,
bo to jest bardzo indywidualna sprawa. Tak. Mówię, produkcja może być z dużym komfortem, z dużym porozumieniem, komunikacją, a może być bardzo szybka, czasami brutalna i przedmiotowa. Zapewnić sobie maksymalny komfort w tych okolicznościach, które możemy, czyli powiedzieć, przepraszam, sorry, nie grałam nigdy, nie grałem takiej sceny, albo to jest partner, czy możemy chociaż 5 minut, 10 porozmawiać i jakoś tę sytuację oswoić. Czyli wyjść z intencją rozmowy. Tak, rozmowy. Rozmowy, komunikacji, super. To jest moja wskazówka, niezależnie od okoliczności. Dziękuję, dziękuję bardzo. Halina? Ja chyba bardzo podobnie w takim kontekście właśnie tej asertywności własnej, że poznawać siebie, znać siebie, akceptować siebie w rozumieniu, okej, takie mam granice, taka jestem, taki mam organizm, bo też nie mówiliśmy jeszcze o fizyczności w rozumieniu, może mam kompleksy, może mam wyobrażenie swojego obrazu ciała, nie jestem Klaudią Schiffer, nie wiem, może mam krzywe zęby, może mam sama na swój temat niezbyt dobrą akceptację czy opinię, ale to w tym zawodowym obszarze jest moim atrybutem, to jest moja wartość dodana, to jest moja autentyczność, indywidualizm, to o czym tak, jeżeli mówiłeś. Też zostaliśmy wybrani do konkretnej produkcji, no to jakby to już jest ten level, ale zadbać po prostu o własny siebie. Komfort w takim aspekcie właśnie też, że w tych nawet, ja wiem, że to nie jest proste, bo czasem reżyser krzyczy, czasem jest naprawdę wow, taka atmosfera na planie, że chciałbyś się schować w kąt i czujesz, że nie ma na to przestrzeni. Tak, jakby to podsumować, to dla ciebie jest ważne. Najważniejsze jest to, żeby trzymać tę pewność siebie i wiedzieć, że ja mam prawo zapytać, skomunikować się, powiedzieć i domagać się próby, choćby 5 minut, domagać się wręcz z zawodowego, profesjonalnego poziomu rozmowy z reżyserem, uszczególnienia, na ile jest to możliwe, zakresu tego choreograficznego, co dla mnie chyba może jako dla kobiety jest bardzo, bardzo istotne, żebym ja nie była stawiana w sytuacji właśnie jakoś to nagramy, jakoś czyli to będzie. Stanąć jakby za sobą, za swoją potrzebą i być takim precyzyjnym w komunikacji. Domagać się konkretów dotyczących tej sceny na każdym poziomie, dlatego że ja umiem improwizować, ja to uwielbiam, ale jeśli są na to warunki, jest na to przestrzeń, jest czas, żeby te improwizacje omówić, wtedy ja mogę płynąć flow. Okay. Ale jeśli tego nie ma, to ja jako kobieta, jako aktorka wolę mieć precyzyjną, jawną, ustawioną sytuację, na którą wyrażamy zgodę. To ci daje to i to mi daje komfort. I to są te ramy też, w których potem możemy improwizować, jeżeli jest na to czas. Ja mam jedno zdanie też krótkie, które powiedziała Halina na początku, że jeżeli jest taka możliwość, to zawsze faktycznie w takich scenach, no nie mówię może przy pocałunku czy przytulaniu, ale jeżeli ktoś, scena tego wymaga, faktycznie ogranicza się ilość osób na planie, że naprawdę osoby, które są trochę postronne, a nie ma w scenie potrzeby bycia, że trzeba wnosić rekwizyt i tak dalej, to naprawdę wszystko można przygotować przed i zostaje ta minimalna wymagana ilość osób. To też można powiedzieć. Tak. To się wydaje oczywiste, ale gdyby nie było często oczywiste, nie jest to można. To można powiedzieć. Słuchajcie, ja ze swojej strony chciałabym zachęcić, też jakby pozwolę sobie jednym zdaniem podsumować, do edukacji na ten temat, do samoedukacji. Jest jeszcze niewiele tych materiałów na temat pracy przy scenach intymnych, ale zaczynają się one pojawiać, stąd też nasze właśnie dzisiejsze spotkanie, żeby Wam takiego materiału dostarczyć. Samopoznanie, poznanie swoich granic, poznanie sposobów pracy z inną osobą w takich sytuacjach scen intymnych. Lub nawet scen po prostu spotkania bliskiego aktorskiego, wcale nie musi być intymna, ale po prostu możemy być zestresowani spotkaniem, bo to jest bardzo znany aktor z dużym doświadczeniem, a ktoś jest na przykład osobą dopiero po szkole. Tak. To już może powodować dyskomfort. Więc jakby dyskomfort. Też znowu rozmowa po prostu. Rozmowa, czyli do szukania informacji jest internet, nie ma wymówek, rozmowa, stawanie ze sobą, jak tutaj Halina mówiła, domaganie się nawet, tak?
i praca taka ludzka, jak człowiek z człowiekiem, tak aktor z aktorem, ale też człowiek z człowiekiem. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, bardzo Wam dziękuję. Halina Chmielarz, Wojciech Sikora, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.